nagrodę ex aequo. Śpiewa niezwykle rzadkim i oryginalnym lirico spinto. Jej wysoki, giętki, nieco ciemny, wibrujący głos stworzony jest do wykonywania partii solowych w operach Pucciniego i Verdiego. W mijającym sezonie zachwyciła publiczność i krytyków perfekcyjnym wykonaniem i interpretacją tytułowych ról w Tosce i Aidzie. Uznanie przyniosła jej również kreacje Ciocio San, Madame Butterfly oraz Elizabeth Don Carlosie. W swoim repertuarze posiada również inne wiodące role. Tatiany w Eugeniuszu Onieginie Piotra Czajkowskiego, Zofii w Halce Stanisława Moniuszki i Wenus w Tannhäuserze Ryszarda Wagnera. Obecnie pracuje nad nowymi verdiowskimi partiami. W kolejnym sezonie zobaczymy ją w roli Lady Macbeth w Macbecie, Leonory w Trubadurze i Amelii w Balu Maskowym. Nominacje do Teatralnej Nagrody Muzycznej imienia Jana Kiepury dla najlepszej śpiewaczki zgłosiła Opera Śląska w Bytomiu. Teatralną Nagrodę Muzyczną imienia Jana Kiepury w kategorii najlepsza śpiewaczka otrzymuje pani Anna Wiśniewska-Szopa. Gratuluję bardzo. Który został wręczony na nagrodę Kiepury, statuetka, dyplom i biały serc. I uścisk dłoni dyrektora. Dobry wieczór. Jest mi absolutnie niezmiernie miło, że to mi przypada taka nagroda. Nigdy nie myślałam, że dostanę jakąkolwiek nagrodę, a już na pewno nie w tej kategorii. Boję się cokolwiek mówić, bo muszę jeszcze zaśpiewać, a to jest naprawdę bardzo wzruszające. Jest wiele osób, którym bardzo bym chciała podziękować. Zwłaszcza mojemu mężowi, który jest dla mnie bardzo dużym wsparciem. Który wierzy we mnie i który mi bardzo pomaga. Mamy dwójkę dzieci, więc nie jest to łatwe. Bardzo, bardzo chciałam podziękować też Operze Śląskiej, która we mnie wierzyła, która mnie zgłosiła jako najlepszą śpiewaczkę. Lista mogłaby się naprawdę nie zamknąć. Także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za tą nagrodę. Naprawdę jestem ogromnie wzruszona. Bardzo Wiśniewska-Szopa.